Chłopaki, jak jest hossa, to jest hossa. Mówiłem, gdzie się wchodzi, na tuk.pl, otwierasz pozycję za 1000 złotych, 2000, 3000 i po 3 dniach jeździsz takim cackiem. Listę? Listę. I żeby ktoś nie myślał, że na parkingu sobie podeszłem i sobie otwieram, to jest moje auto. 5 dni roboty, panowie, 5 dni! 5 days! I taki Dodge już jest mój. Czerwone skóry, panie, i zapalamy boczkiem. No. Tak? Coś wam powiem, wsiadłem z nim do auta i 300 dolców od razu, nie wiem, prawda, tak było. Co to był? Barsik, 300 dolców, ale to, nie wiem, do wieczora to będzie może 3000. Jest taka szansa. Tak to jest, przy nim tak się robi hajs, panowie, jeśli go nie znacie, to go kiedyś poznacie. Dobra, pump up the volume, lecimy. Panowie, pamiętajcie, to poreo. To wideo nie jest poradą inwestycyjną. Dlaczego nie jest? Bo dzisiaj będę mówił o memcoinach. A memcoiny to bardzo ryzykowny temat. Dlatego siedzę na podłodze. Zobaczcie, siedzę na podłodze. Kurwa, pokazuję wam jakieś nogi krzywe. I ten, i nagrywam filmy. Tak? I zaraz film będzie, tylko poczekaj chwilę. Muszę go nagrać. Panowie, wybaczcie, że czasami będzie tak tutaj ruszało ekranem, ale takie warunki bojowe. Co nie, ja na podłodze chcę wam coś pokazać. Chcę was nauczyć, jak korzystać z giełdy zdecentralizowanej na Solanie. Dlaczego na Solanie? Dlaczego w ogóle giełda zdecentralizowana? Bo jak wiecie, tematem przewodnim obecnej hossy są memcoiny. I to memcoiny na Solanie. A też dlaczego na Solanie? Bo transakcje są robione bardzo szybko, opłata jest minimalna w porównaniu do Ethereum. Teraz chciałem zrobić swapa, czyli kupić kryptowalutę za inną kryptowalutę, tak, na giełdzie zdecentralizowanej, takiej jak Uniswap, na Uniswap. No to może wam pokażę od razu, patrz. Powiem wam dlaczego Solana, tak, i na Solanie kupujemy tokeny, a dlaczego nie robimy tego na sieci Ethereum na przykład. Próbuję innego coina, tego Maga na przykład. O, wartość go $30. Mam $30. Dobra, i dajmy go sprzedaj. Review. Trump fee. Network. O, patrzcie, koszt sieci, network cost. Widzisz tutaj? Czekaj, widzisz tutaj? $18. Czyli koszt tego, ja mam token za $30. No, transakcja najprawdopodobniej się nie uda. Koszt transakcji, o, już raz nie widać, koszt transakcji $18, czyli $18, żeby kupić na przykład memcoina. To dlatego na Ethereum nikt nie traduje, zobacz, $17, a na Solanie te koszty są praktycznie zerowe. No i teraz, jak już mówiłem, memcoiny są popularne w tej hoście i właśnie takiego znalazłem. No szkoda, że wam wcześniej powiedziałem, znaczy powiedziałem wam na grupie dzisiaj o 12:00, powiedziałem, a kupuję takiego coina. I dałem tutaj linka, cyk, otworzymy tego linka. I o 12:00, panowie, go kupiłem. I niektórzy kupili. O, nawet nie wiedziałem, widzicie to teraz tutaj? Nie spodziewałem się, ja go kupiłem tutaj, zobaczcie. Znaczy, ja go tutaj dokupiłem. Tu kupiłem go gdzieś za, czekaj, 12 godzina. 12, o, na, tutaj go kupowałem, po 70 ileś. I koledzy go kupili, i zobaczcie. O 12:00 go kupiliśmy. I co się dzieje? On zrobił chyba ze 100% już, tak? 200%, on zrobił już razy 3. Nieważne. A może i ważne. Dobra, to zanim pokażę, jak obsługiwać giełdę, to zobaczcie, co to za coin. To jest coin tego człowieka. Kupa influencerów za nim stoi. Setki influencerów, ludzie go kochają. On współpracuje z Binance'em. Kolega ostatnio, mój Dominik, był na zlocie Binance, na evencie Binance w Dubaju. Rozmawiał z tym chłopakiem, robił sobie zdjęcia. Wszyscy o tym mówią. O tym coinie. Wszyscy o nim mówią. I ja już wiedziałem od tego chłopaka, od CryptoRowera, tym coinie 2 dni temu i go nie kupiłem. Chłopaki, gdybym kupił go 2 dni temu, miałbym dzisiaj razy 100 albo razy 50. 100 dolarów bym wsadził, miałbym dzisiaj $10,000. No nieważne. Czy wy chcecie go kupić, czy ja go polecam? Nie wiem. Może będzie tak. Prawdopodobnie ten coin wejdzie na... O, zobacz. Jeśli nie kupiłeś, co goście piszą. Jeśli spóźniłeś się, żeby kupić Peanut, Weave i Pepe, to Barsik może ci jakby dać tę możliwość zarabiania. Czyli ten memcoin, jeśli wejdzie na giełdy, bo jeszcze nie, tego nie ma, on jest dwudniowy, ten memcoin ma 2 coiny, jest tylko na giełdach zdecentralizowanych, takich właśnie jak na przykład Raidium. Zaraz wam pokażę, no Raidium, tak? Raidium, Raidium.io, na Solanie właśnie, tylko tu go możesz kupić. I jeśli on wejdzie na giełdy, ten coin, nie wiem, czy wejdzie, tak mi się wydaje, no bo tyle jakby dużych influencerów o nim mówi, że powinien wejść, tak? Jeszcze ten Hasbullah stoi za nim.
Tak on się nazywa? Hasbulla? Czekajcie, wejdziemy na chłopaka, na profil na niego. Jak się chłopak? Tak, Hasbulla. To jest ten człowiek, który ma 500 000 followersów. To jest ten chłopaczek, znacie go, co nie? On ma 30 lat, gościu. Gościu ma 30 lat. O, znacie chłopaka? Zobaczcie. Hello everybody. Znacie go, znacie go. No, i on teraz o tym coinie mówi. Widzisz, zobacz. Jeśli dojdzie market cap tego Barsika do miliarda dolarów, a może dojść, no to niektórzy zrobią 1000x na tym coinie nawet. Wpisz, weź na Twittera i wpisz coś takiego. Symbol dolara i napisz Barsik, Barsik. Cyk i zobacz, kto o tym mówi. I zobacz, jacy ludzie o tym mówią. No i wiesz, ja nie namawiam, tylko mówię, że teraz ten coin ma market cap 150 milionów, a jak wejdziesz sobie na coin market cap w zakładkę memy, memcoiny, tak, to zobacz, memcoin taki na przykład Floki ma kapitalizację 2 miliardy dolary. Czyli gdyby taki Barsik zrobił 2 miliardy dolarów kapitalizacji, to od tej ceny, która jest teraz, tak, to jest market cap już 200 milionów. Dobra, opatrz. Ty, wykres mi się skończył, zobaczcie. Widzieliście to przed chwilą? Przed chwilą tu Wam pokazywałem, wykres mi się odjechał, mi zobacz. Wyszedł, zaraz wyjdzie tutaj w ogóle górą, będę musiał do streetu, do sąsiada iść. No, czyli jeśli zrobi 2 miliardy market capu, no to będzie jeszcze razy 10, oczywiście. Nie wiem, czy tak będzie i można wszystko stracić, dlatego jak chcesz kupić, to kup go za 10 dolarów, nie więcej, tak? Ale dobra, sam sobie zrób research, popatrz, czy to ma sens, jeśli wejdzie to na giełdy, bo teraz tego tylko nie ma na giełdach. Jak wejdzie to na giełdy, no to wiesz... No to na giełdy, wiesz, jak kiedyś wszedł Pepe na giełdę i teraz ma kapitalizację prawie 9 miliardów dolarów. Shiba 14 miliardów. Dogecoin to wiadomo, wielki, wielki, stary, 50 miliardów dolarów. No to jak ten zrobi 2 miliardy, albo dobra, 5 miliardów jak zrobi, to jeszcze 20x powinien urosnąć. Gdyby wszedł na duże giełdy, tak jak Binance. No a przypomina jeszcze, że ten chłopak z Binance'em współpracuje. On i prezesi Binance'a to są ziomki. O, tyle Ci powiem. Może tak być, jeszcze raz powiem, nie naganiam, nie namawiam, po prostu akurat się udało. Pierwszy raz kupiłem memcoina, który coś zrobił, dlatego się cieszę, a przy okazji pokażę Ci, jak obsługiwać giełdę zdecentralizowaną. Dobra, to po pierwsze, potrzebny Ci będzie Phantom Wallet. Phantom Wallet, pobierz go na telefon i także jako rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Ja tu pokażę na Chromie, na telefonie nie będzie pokazywał. Jak już umiesz obsługiwać przeglądarkę, to będziesz też umiał to zrobić wszystko na telefonie. Czyli pobierasz sobie to jako rozszerzenie do przeglądarki, tak, Phantom Wallet, mamy Phantom Wallet, na tym Phantom Wallet dostaniesz także, czekaj, tylko wpiszę hasło, na tym Phantom Wallet będziesz miał od razu konto Ethereum, Polygon, Base'a, Bitcoina, czyli wiele coinów to możesz i oczywiście najważniejsze Solany. No i teraz tak, ja tu nie mam żadnej Solany, zobacz, widzisz, zero Solany, a kupujemy tego memcoina i inne memcoiny, ja nie mówię, żebyś kupował, tego memcoina czy inne memcoiny kupujemy za Solana, czyli muszę sobie doładować tutaj Solanę, czyli wchodzę sobie tutaj, pobieram sobie swój adres, klikam tutaj receive, tak, pokazuje się mi teraz mój adres, cyk, to jest mój adres, ja sobie go kopiuję, skopiowałem i teraz gdzie idę? Wchodzę na tuk.pl, to jest bardzo ważne, żeby wejść na tuk.pl, tuk.pl, wchodzisz sobie, zakładasz sobie konto na Mexce tutaj, cyk, bez weryfikacji ta giełda jest, czyli jak już masz jakieś na przykład USDT masz gdzieś albo inne coiny, to sobie na nią przelewasz bez weryfikacji i możesz kupić sobie Solanę, a jak nie masz żadnej jeszcze giełdy, to sobie ją otwórz, zrobisz szybko weryfikację i wtedy możesz, patrz, masz już konto otwarte na giełdzie, wchodzisz sobie tutaj buy crypto, jak nie masz w ogóle jeszcze kryptowalut i tutaj kartą debetową kup sobie Solanę albo USDT. Jeśli masz już jakieś altcoiny, na przykład masz Ethereum albo masz USDT, to wchodzisz sobie na Twoje portfele, tak? Wchodzisz na portfel spot tutaj, tak? Portfel spot. Wpłacasz sobie na tą giełdę swoje USDT lub Ethereum. A jak się wpłaca? Klika się depozyt. Depozyt, pokazuje Ci się adres, tu wpłacasz. Tak mówię jak teraz dla dzieci, no ale muszę to powiedzieć, niektórzy tego nie wiedzą. A jak potrzebujesz wsparcia, to wbijaj, link w opisie jest z tego filmu, jak wejść na grupę Przyjazny Inwestor, wtedy Ci krok po kroku pokażę. Ale też tutaj, zobacz, masz tutaj filmik, jak kupić Bitcoin i kryptowaluty. To jest dla początkujących. Jak nie masz żadnych kryptowalut, nie wiesz jak kupić, to tutaj zobaczysz jak kupić, także Solanę. No i dobra, i teraz pokazujemy Ci. Kupujemy tą Solanę, bo ja tu mam 100 dolarów, tak? Na portfelu, który się nazywa Spot Portfel. Wchodzę tu w zakładkę Spot. Mam dolary USDT. No to teraz te dolary co? Zamieniam na Solanę. Tutaj wpisuję sobie Solana. Solana USDT oczywiście. Teraz kupuję po markecie, czyli po tej cenie, która jest obecnie tutaj. Daję za wszystko, za 100 dolarów, prawie 100 dolarów. Dobra. I mam już kupione. Wchodzę w zakładkę Portfele. Spot.
I teraz tak. Ten adres, mam tu Solanę, mam Solanę. Ten adres, który skopiowałem tutaj na tym portfelu, tak, jeszcze raz pokażę. Klikam tutaj Receive. Pokazuje mi się adres Solany, kopiuję ten adres Solany, tak? I teraz wypłacam z giełdy, daję wypłać, tutaj withdraw jest taki przycisk, withdraw, wypłać. I wypłacam na adres, który skopiowałem przed chwileczką, tak? Wypłacam na ten adres. Dobra, mam 0,46 Solany, wypłaciłem, teraz to leci na ten mój portfel, zaraz tu się to pojawi. Nie wiem, za minutę, dwie lub trzy, tu się powinno to pojawić, tak? Tutaj jako Solana, a my w tym czasie jeszcze sobie zobaczymy tutaj, na to, kto o tym mówi. Roaring Kitty. Roaring, wiecie, co to jest gościu Roaring Kitty? Sprawdźcie sobie tego gościa. Roaring Kitty. To jest gościu, który pompował firmę GME. Robił na Netflixie. Patrz, wejdź Netflix, Roaring Kitty. R-O-A-R-I-N-G K-I-T-T-Y Netflix. Netflix. Dokument. Nazywało się ten dokument GameStop. To jest mega dokument. Zobacz sobie. I ten gościu, bardzo wpływowa osoba w świecie. No dobra. Ten gościu teraz mówi właśnie o tym tokenie. O tym tokenie. O, cyk. A nie, to już. O, tutaj, o tym warsiku. A to przed chwilą, 9 minut temu. 200 minut, no. On mówi, potem mówią następni wielcy. Mówią. Patrz, czekajcie, pokażę tylko ziomka, którego ja obserwuję. No, sam, musisz to sam sprawdzić. O, zobacz, tu jest Binance, patrz. A z Bullach? Z Binance'em. Cyk. Pięknie. Sprawdźcie, kto mówi o tym tokenie, ale to jest nieważne. Dobra. No dobra, bo ja teraz mówię, to o tym pokazuję, bo czekam, aż przyjdą pieniądze z Solany. Dobra, ty sobie to musisz sam zrobić, tak? Popatrz sobie, też nie ma. O, to jest zajebisty mem. To jest zajebisty, patrz. Widzisz? Mówi tego. Not now, babe. Czyli nie teraz, kochanie. Ona ściąga majtki, on mówi, że nie teraz. Barsik i spamping. No widzisz? Właśnie coś takiego. No i tyle. I dobra, sprawdzimy, czy już przyszło. No i dobra, przyszło. Przyszło i powiem Ci teraz tak, jak już masz tutaj Solanę, to możesz wymieniać. Teraz bardzo ważne. Musisz mieć adres kontraktu. Wchodzisz sobie na Dex Screener. Nie, musisz ten adres kontraktu od kogoś dostać, albo wejść na Dex Screener. Wchodzisz na Dex Screener i wpisujesz sobie Barsik. B-A-R-S-I-K. Barsik. Barsik i to jest ten. Tak, musi mieć tutaj, poczekaj, volume, liquidity, dobra, market cap 197 milionów, tak? Ja tu wchodzę w niego jeszcze raz, tak? I ten adres, co znajdziesz teraz tutaj po prawej stronie. I tutaj, no i tu sobie go kopiuję, że teraz go skopiuję. Wchodzę na mój portfel Phantom Wallet, cyk. Mam adres kontraktu i teraz robię, patrz, tutaj swap daje takie coś, te strzałeczki. I mówię, Solanę chcę zamienić, tu klikam i tu wklejam ten adres kontraktu. Cyk i jest. Hasbullah Las Cat, dobra, tak? I daje, że chce, no prawie całą moją Solanę, dobra, tam prawie 100 dolarów, o, no 95 dolarów, za 95 dolarów. O, zobaczymy, jak ja kupuję na filmiku prawie za 100 dolarów, tak? Zobaczymy, czy coś jeszcze, jak kupuję, powiedzmy tak drogo, nie wiem, czy to jest drogo, jak wejdzie na giełdy, to będzie tanio, no ale zobaczymy. 100 dolarów wsadziłem, będziemy obserwowali ile, czy na tym coś zarobiłem, czy na tym straciłem. Dobra? Dobra. I swapujemy tutaj, czyli nie musisz nigdzie na żadnej innej strony wchodzić, tylko od razu na tym Phantom Walletcie sobie to robisz tą zamianę. A, no nie udało się. Dobra, jeszcze raz robimy. Review order. Dobra, cyk, 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 cyk. Zobaczymy. Udało się. Zobacz. I pokazuje mi tak. Czekaj, wejdziemy tutaj, że mam tego tokena. Mam Barsika, 436 sztuk Barsika. No, panowie, tak się właśnie obsługuje, tak można kupić memcoiny na Solanie. No, to był taki właśnie film instruktażowy. A jakie memcoiny kupić, tego to ja nie wiem. Wbijaj na grupę Przyjazny Inwestor, link w opisie, nie link, tylko jak tam dostać się, link w opisie. I ten. I tam chłopaki może Ci powiedzą, jakie kupić memcoiny, wiesz? A czasami może ja coś powiem. No, to tyle. Dzięki za uwagę. Bądźcie zdrowi. Niech nam tutaj rośnie. Czekamy na dolara, tak? Jak będzie razy jeszcze od tego momentu, co Wy kupicie, mam nadzieję, będzie razy 5. Czekajcie, musimy sobie tutaj tak to zrobić. Wiecie, ja teraz sobie tak, które żartuję. Ja nie wiem, czy będzie razy 5, albo razy 2, bo zaraz jak to może jebnąć do zera. Wiesz, o co chodzi.
na dolara, a potem na 2 dolary. Razy 5 jak zrobi, to potem jeszcze zrobi razy 2. Żartuję teraz, żartuję. Nie wiem, co będzie, nie wiem. Na razie to pompuje, a jak zawsze mocno pompuje, to pamiętajcie, że są korekty, tak? Muszą być korekty, bo tu nie może pompować ten. No ale to dalej pompuje, no nie wiem, no. No zobaczymy. Dobra, chłopaki, bądźcie zdrowi. Do kiedyś. Dobre! O, to jest to! Hajs się sypie z drzewa! Wystarczy począsnąć! Dokładnie! Pieniądze lecą same! Na drzewach rosną, patrz! Pieniądze rosną na drzewach! Oczywiście, że tak!